Siema, Genia, z tej strony dawno mnie nie było, ale uważam, że już czas najwyższy wrócić do mojego pieprzenia o świecie. No to o czym Genia myśli po tak długim czasie? Przede wszystkim coś mi się wydaje, że YouTube wraca do przeszłości. Ostatnio spotkałam się ze wszystkimi moimi znajomymi z pierwszej fali vlogerów. Był Przemek Serkowski na spotkaniu, była Mirochna, był Darek Gutkowski. Wspominaliśmy te czasy, kiedy to siedziało się na tiny czatach, Ustreamach i innych Skype'ach na konferencjach, gdzie to spędzało się na tym pół życia, tralala. Spotkałam się też ze Zdzichem między innymi. Macie okazję zobaczyć filmik z tego spotkania. JJ Joker wraca na YouTube. Nawet Lutek z Miss Pigułą znowu się spiknęli, co moim zdaniem jest niesamowite po prostu, bo właśnie oni kiedyś byli dość popularni, jeszcze gwiazdy im brakuje. Muszę cię nauczyć, jak się dobrze robi loda. Na jednym fanpage'u, który zalajkowałam, ktoś mi napisał, to jest ten rok. Nie wiem, o co chodzi, ale właśnie dużo YouTuberów z tej pierwszej fali, z tych pierwszych lat, z tych których zapamiętaliśmy jako najlepszych, powraca. Dodatkowo ostatnio pisze do mnie bardzo dużo moich widzów, tudzież youtuberów, z którymi miałam naprawdę styczność w tamtych latach 2009-2010. Napisał do mnie The Hackerek w odzewie do jednego mojego filmiku, gdzie nawiązywałam o moim matkowaniu, rozumiecie? Chyba miał około 13-14 lat wtedy, wyrósł na 18-latka. Na dodatek ten 18-latek ma własny kanał, gdzie śpiewa i gra na gitarze i całkiem nawet nieźle mu to wychodzi. Nie będę sam. Dzieciak, który się mnie uczepił, kiedy ja zaczynałam być matką vlogerów. Dużo ludzi z tamtych lat, którzy byli właśnie młodsi i wydorośleli, tak, piszą do mnie i przepraszają za swoje dziecinne zachowanie w tamtych latach. Większość z nich już tak wyrosła. Dla takich momentów warto żyć! A w Siboli, Szpituni i... Generalnie jestem nauczycielką, mówiłam o tym w moim poprzednim vlogu i zazwyczaj nie chwalę się tą moją działalnością na YouTubie. Kiedy już zdarza mi się wygadać, że tak, robię filmiki na YouTube, to zaraz wszyscy zaczynają mnie wypytywać, czy znam Wardęgę, czy też robię takie głupie parodie, czy też robię jakieś pranki ludziom i w ogóle są bardzo zaciekawieni, w jaki sposób ja te filmiki robię. I właśnie denerwuje mnie to, że wszyscy myślą, że wszystko na YouTubie to jest Wardęga albo nie krytyk i że wszyscy, którzy na YouTubie tworzą, to muszą robić super śmieszny content, super dziwne rzeczy takie pod publikę i dlatego są dość zdziwieni, że ja nagrywam filmiki, gdzie gadam głównie o sobie. Tak na przyszłość. YouTube to nie jest tylko Wardęga i nie tylko nie krytyk i nie tylko abstrahuje. Nie musimy robić z siebie bałwanów tylko dlatego, że oni są najpopularniejsi. Niektórzy, tak jak ja, robią ten kanał z pasji. Uj. Tak, dlatego z góry przepraszam wszystkich zawiedzionych moją niezbyt ciekawą i nie przynoszącą milionów wyświetleń działalnością. Ostatnio zapytałam u mnie w poście na Facebooku, czy ludzie znają jakieś ciekawe gierki na Androida, tudzież aplikacje. Dostałam kilka propozycji, z czego spodobały mi się szczególnie trzy, więc póki robię już masza, to mogę się nimi z wami podzielić. I są to My Singing Monsters. Nie wiem, czy kojarzycie, ale była kiedyś taka gierka o smokach. My Dragon Island, czy coś takiego. Generalnie to jest coś bardzo podobnego. Trzeba karmić, żeby to urosło i żeby przynosiło pieniądze i dokupuje się miejsce, żeby coraz więcej tego było i tralala, i tralala. Jednak to jest o tyle fajne, że w tej gierce mamy potwory, które sobie tak sympatycznie śpiewają. Bardzo fajnie się gra, chociażby dlatego, że można sobie posłuchać, jak nucą, no, a nie tylko stoją i ładnie wyglądają. Chociaż szczerze mówiąc, już ta melodyjka w głowie mi się tłucze po nocach, nie mogę już tego słuchać i jak to włączam, to wyciszam dźwięk. Przy okazji nadal zapraszam do zagrania ze mną w Quizwanie, tak? Pamiętacie, że lubię tą gierkę i że gieram od czasem w nią? Od czasem? Ach, te moje błędy językowe, trudno. Tak mówię, musicie to przegryźć jakoś. Kolejną gierkę zaproponował mi, zdaje się, Chocolate Milk Long. Co to jest? Nadal nie przeszłam drugiego etapu, ponieważ zacięłam się na jednym głównie, ale gra się fajnie, bo trzeba myśleć, żeby przejść, tak? No i ewentualnie, jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, niech zagra sobie Plague Incorporation. Też fajna gierka. Można sobie pobyć wirusem, zarazić cały świat i wybić całą ludzkość i na wiele różnych ciekawych sposobów. Polecam. Taka trochę dziwna sprawa. Miałam dzisiaj lekcję u mnie w firmie. Napomknęło mi się, że
w języku angielskim i w języku polskim inaczej się mówi przeżegnać się, tak? Mówię ten symbol chrześcijańsko-katolicki, który się robi za każdym razem, kiedy na przykład chce się odbyć rozmowę z Bogiem, tak? Czyli zazwyczaj wieczorem przed modlitwą robi się ten symbol i na koniec też się robi ten symbol. Wiadomo, w imię Ojca i Syna i Ducha, i zdobimy znak krzyża i tak dalej. Chcę się skupić na samym sobie przeżegnać się. Czy katolicy wiedzą tak naprawdę, po co się żegnają? W języku angielskim I bless myself, co oznacza, że błogosławię się przed rozmową z Bogiem, tak? Sprawiam, że jestem godna obecności Boga. Proszę bardzo, ateistka porusza takie tematy. No bo takie słowo polskie przeżegnać się nie oddaje tego natury, tej czynności, prawda? Nie wiem, dlaczego Polacy tak lubią sobie utrudniać życie i tak nazywają swoje własne słowa, że nikt nie rozumie, o co tak naprawdę chodzi. Przykro mi, TMI to są moje myśli, a to jest miszmasz myśli, co nie? Jeżeli uważacie, że gadam jak potrzaskana, to musicie niestety do tego przywyknąć, ponieważ to jest mój miszmasz myśli i Jeannie momentami myśli o takich dziwnych rzeczach. No i co dalej? Czy wy też tak macie, że jak rozmawiacie przez telefon, to na chwilę jesteście wyłączeni zupełnie z rzeczywistości? Parę razy rozmawiając ze znajomymi przyłapałam się na tym, że kompletnie nie wiem, co robię i gdzie jestem. Okazuje się, że gdybym mogła, to nawet po suficie bym chodziła. Ponieważ jestem tak zafrasowana rozmową, że praktycznie nie widzę, co robię i gdzie co robię. I moja rozmowa przez telefon wygląda tak. Co? Powiedział, że coś tam... Aha. Wiecie, czego najbardziej nie lubię jako nauczycielka? Kiedy moi uczniowie pytają się mnie, z jakich książek powinni korzystać. Mają mnie, mają wszelkie możliwe pomoce multimedialne, programy komputerowe, tłumacze Google'a, filmy po angielsku, książki po angielsku, muzykę non-stop lecącą po angielsku i pierwsze co, szukają jakichś książek. Oni się chcą uczyć angielskiego z książek. Wiecie, jakie to jest dziwne? Ja jestem samoukiem. Nigdy nie uczyłam się z podręczników. Uczyłam się z filmów, uczyłam się z muzyki, uczyłam się z gier. To wszystko. Jeżeli ktoś nie bierze nauki angielskiego na poważnie, to właśnie pyta o książki. Chcę sobie kupić nowe ukulele, bo tamto mi się już zdarło. Tyle na nim grałam, że już powycierane jest totalnie. Nie chcę go ktoś odkupić ode mnie, całkiem sporo ludzi trzymało go w łapkach i jest od jednego znanego youtubera. Żartuję, nie sprzedam go. Jest zbyt drogie i zbyt wyjątkowe. I moje. Dobra, wiem, że mało i wiem, że mało konkretnie, ale tyle jeśli chodzi o moje dzisiejsze i ostatniejsze myśli. Jeżeli macie jakieś dziwne myśli, którymi chcielibyście się podzielić, to piszcie w komentarzach. Ja póki co kończę. I idę spać, bo się obudziłam dzisiaj o 5 rano, żeby jechać do pracy. Więc, peace done. No i jeśli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to niech zagra sobie Plague Incom... No i jeżeli jeszcze ewentualnie ktoś jest zainteresowany, to niech sobie zagra Plague Incorporation. No i ewentualnie, jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to niech sobie zagra Plague Incorporation. Kurde, jakie ciężkie słowo, ja pierdzielę. Jeżeli ewentualnie jeszcze ktoś jest zainteresowany, to niech zagra sobie Plague Incorporation. Matko, filolog angielski, który nie umie powiedzieć słowa incorporation. Come on. No i ewentualnie, jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, niech zagra sobie... Wiecie czego... Wiecie... Wiecie czego...